Witajcie drodzy widzowie, z tej strony ja, wasz ulubiony Hangman. Jest to kanał Kto Zamoczy. W dzisiejszym odcinku zadam pytanie i chcę odpowiedzi dlaczego. Dlaczego? Dlaczego ludzie przestali wychodzić z domu? Czy to jest tylko moje wrażenie? Kurwa! Dlaczego? Sprawa wygląda tak, że kiedy jakieś 5 lat temu, 5, 6, nawet jeszcze chyba 4, były wakacje i wychodziłem do parku, czy to była sobota, niedziela, czy to była noc, czy dzień, czy może światło, czy cień, po prostu były tłumy ludzi, dyskoteki, działo się, były imprezy. Gdzie bailando? Może ty mi odpowiesz na to pytanie? Chyba nie. Długo o tym myślałem, jakieś 10 minut. I wniosek jest taki: winny jest Messenger, winny jest internet, winne są smartfony, winny jest tu. W dzisiejszych czasach ludzie żyją sobie w wirtualnym świecie. Place zabaw zostały przerobione na parkingi. Tworzą sobie jakieś grupki na Messengerach. Tam cały dzień siedzą, zamiast wyjść i się spotkać. Przykład. Jakiś czas temu jeden psychol nawet pił piwo przez Messengera na grupie, na której jestem ja zresztą. Chciałoby się tutaj powiedzieć, gdzie się podziały tamte prywatki. Gdzie się podziały tamte sandały? Niby wszystko mnie to jebie, czy... Bo to jest... W dupie to ma w sumie, to jest ich życie, tych ludzi, którzy żyją w wirtualnym świecie. No ale trochę się tak przykro robi, że jak patrzycie w dal, w dawne lata, w swoje młode czasy, a teraz widzicie, co się dzieje, napiszcie w komentarzu właśnie, czy widzicie, no to trochę się robi smutno na serduszku. Być może wynika to z sentymentu, a może zapamiętałem wyidealizowany świat, który nigdy nie istniał. Napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie. Jaki jest wasz stosunek do całej sytuacji? Zostawcie lajka, bardzo wam bym prosił o to, subskrypcję. Powiem tak, naciśnięcie lajka albo nie lajka, bądź czerwonego symbolu subskrypcji zajmuje jakieś 5 sekund. Nic was to nie kosztuje, w niczym nie przeszkadza. A pomoże rozwijać kanał. A lepiej, żeby się rozwijał, niż zwijał. No. Więc powiem tak. Napiszcie jeszcze raz w komentarzu to, czym już nie będę się powtarzać kolejny raz. Ktoś to może skrytykować. Mordo, dzwoni kuzyn. Pytam się go, co tam kuzyn na... Mówił do was Hangman. Do następnego. Cześć. Jakieś pytanie jeszcze?